Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Też macie takie uczucie przed oglądnięciem odcinka u jakiegoś kolesia, w tym wypadku Lucka, z Undergrounda, że kurde, grałem w tę grę tak jakby wczoraj. Ale niestety, grałeś w tę grę ponad 10 lat temu. Jesteś stary. Dobrze, to tutaj tak, mamy wyścig i mam Suprę, ale no, na poprzednim odcinku mówiłem, że Supra jednak nie jest zbyt dobra do wyścigu. Mimo to spróbuję dzisiaj Honda Type R. Zobaczcie, ona jest wolniej, nie, jest taka sama jak Supra. Ale ma napęd naprzód i powinna lepiej sobie poradzić na wyścigu. Suprą bardzo ciężko na wyścigu jest, nie oszukujmy się, już to testowałem, najlepsza jest Acura NSX, niestety. Znaczy, Honda i Acura to jest właściwie to samo, no ale Honda jakoś w ogóle są najlepsze w tej grze. Nie wiem, jak to działa, ale tak jest. I teraz lecimy na bardzo już konkretnych ulepszeniach samochodu. Ojej, co to mi tutaj... Bo mamy silnik chyba skrzynię biegów i coś tam jeszcze zaupgrade'owane na trzeci już poziom, także to jest koks, naprawdę nieźle. I Honda Type R, jak skręca, zajebiście. Jestem trochę zaskoczony, wydawało mi się, że ona miała lepsze przyspieszenie od Supry. Ale wygląda na to, że wcale tak nie jest. A, czekajcie, bo ostatnio mówiliście, zresztą ja też tak słyszałem, że trochę za głośno była ta gra i teraz ściszę ją troszeczkę mocniej. Okej, mam nadzieję, że będzie okej. Ojej, jeszcze Boże, co za nieprzygotowanie do odcinka. Jak moja kamerka tutaj stoi? Masakra. Teraz będzie chyba źle jest? Jest w miarę dobrze, nie? No bo patrzcie. Muszę, czekajcie. O. To NFS jest tyle fajny, że można grać jedną ręką i sobie tutaj jeszcze coś tam poprawić. Jest dobrze, no już nie gadajcie, że jest źle. Teraz wszystko widzicie fantastycznie, jest dobrze. O Boże. Co za lamerka. Kurde, Lucek po... Ilu? Po prawie 5 latach, czy po 6 prawie latach nagrywania na YouTube'a, a jeszcze robi takie wtopy. Oh my god. Takie i inne. My god. No ale... Zdarza się każdemu. I znowu przejeżdżamy, wiecie już przez co. Ktoś mi zarzucił, że ja na moich odcinkach z Undergrounda używam wulgarnych słów, takich jak kutas. To jest mega wulgarne słowo. To nie powinienem tak mówić, cholera. Nie, no, napisał, że jeszcze zacytował opis mojego kanału, że na moim kanale nie ma wulgarnych słów i że... Ach, tak się poczułem źle, może nie powinienem tak brzydko mówić, powinienem to tak cenzurować, tak się ugryźć w język przed każdym takim złym słowem. No, tak trochę głupio mi było. Nie no, trochę prawdy w tym jest, nie ma się co tam sprzeczać, prawda? Kutas to jednak wciąż takie dosyć wulgarne słowo, jakby nie patrzeć. Dla mnie nie bardzo, no. Kurde, ale dobrze idzie tą Hondą. Nawet nie miałem kiedy nitra użyć. O cholera. Ja pierdziu, przed całą metą się tak rozwali, to by była lipa trochę, ale już się nieraz tak zdarzało na tych odcinkach. Także nie jest źle. No nie, no dobrze, dobrze. Wild Child. Okej, okay. Ja jestem dzikim dzieckiem. Zobaczmy. Time Trial. No nic, spróbujmy Hondą. Honda jest dobra. Kurde, ale Acura ma jakiś taki, nie wiem, masz wrażenie, jakby to był samochód w ogóle z innej gry. Tutaj wsadzony do Undergrounda, jak się jeździ na wyścigach oczywiście. Przecież to jest makabra, co ten samochód od pieprza. I też na tym Time Trialu, jak będę miał problem tą Hondą, to wezmę tą drugą Hondę, Acura w sensie. I naprawdę nie będzie kompromisów. Ja mam wrażenie, ona też tak jakoś lepiej przyspiesza do tej prędkości maksymalnej, naprawdę. I zobaczycie, że ta prędkość maksymalna już teraz wychodzi poza skalę w Acurze. I zaczynają się te tereny, gdzie będziemy się ścigać na... Shit! Co? Widzieliście to? I się normalnie odwróciła taką... Co jest? Ona ma chyba jakąś taką specjalną właściwość. Ej, ale bądź co bądź, zobaczcie na jedną rzecz. Kiedyś gry były dopracowywane, no nie? Ktoś kończył produkt, wrzucał to do sprzedaży i zajebiście. A teraz
mamy jakieś wczesne dostępy, jakieś inne rzeczy, kupujesz grę za 300 zł, za 500 zł i okazuje się, że wywala cię co chwilę, a tutaj gra z 2003 roku, odpalona na jakichś modyfikacjach, na różnych innych pierdołach, oczywiście dużo mniej zaawansowana niż te współczesne gry, gdzie no i inna technologia jest użyta i tryby online są bardziej zaawansowane. Można grać multiplatformowo, czyli między Xboxem powiedzmy, a... The fuck! Oh shit! To była poważna strata czasu. Można grać między Xboxem a PC-tem na przykład. Mimo wszystko jest też nowsza technologia programowania, są lepsi programiści. Jest dużo większe doświadczenie w projektowaniu gier, są lepsze programy i platformy do tego, więc to wszystko powinno się jakoś równoważyć, a tak nie jest. Gry wychodzą dzisiaj współcześnie bardzo zbugowane i mocno niestabilne, nawet te, i można by powiedzieć, że zwłaszcza te, które kupujemy za pieniądze, bo często gry indie, takie jak na przykład Astroneer, działają nawet lepiej niż gry, które kupujemy za dużą gotówkę. Słuchajcie, jest 3 sekundy. 2, 1... Nie zaliczyłem. Czyli co? Tak jak powiedziałem, Acura RSX. Znaczy, Acura troszeczkę mam wrażenie, jakby gorzej skręcała niż ta Honda. Ta Honda naprawdę bardzo dobrze skręca. Ja jechałem teraz na pałę, zlamiłem totalnie, więc to ja jestem kant. O, ale zobaczcie, jaki tutaj top speed jest. Wychodzi poza skalę. To jest twóra, nie z tej ziemi, tyle wam powiem. Lecimy. Ale do driftów będę brał Suprę, a do dragów... Nie wiem, co jeszcze będę brał. Nie wiem, co mam... Chyba RSX też jest najlepsza do dragów. No i dobra. Moi ziomale, patrzcie, co się teraz stanie. I akurat też jest stabilniejsza. Patrzcie, on już od razu łapie przyczepność. Tam nie mieli kapora pół minuty, tylko leci. I czuć tutaj tą większą prędkość. Chciałbym tak widzieć cień swój, jak jechałem właśnie w Type RC, żeby zobaczyć, o ile szybciej jestem na tym starcie. Kurde, ale patrzcie, te wszystkie... Aha, w tym momencie tak samo jak w Type RC też mi zarzuciło. Czyli tutaj chyba najlepszy będzie samochód z napędem na 4 koła. A zresztą myślę, że tam wszystkie samochody będą się tak rozwalać. Okej. Okay. Tutaj Type R-ką wjechałem na pałę. Lecę elegancko. Zobaczymy, ja będę tutaj używał dużo nitra na rozpędach. I zobaczymy, o ile lepszy będę miał czas w porównaniu do Type R-ki. Type R-ką, przyznaję się, nie pojechałem najlepiej. I zdecydowanie może było pójść mi fajniej. W jednym miejscu się już rozwaliłem RSX, ale kurde, ja mam wrażenie, że ja po prostu szybciej docieram do etapów tego wyścigu niż Type R-com. Zresztą możecie to sami zaraz zweryfikować. O, tu się rozwaliłem Type R-com, także to już... Już można to podliczyć sobie, nie? No ale dlaczego się rozwaliłem? Bo straciłem kontrolę, bo mi było ciężej ją prowadzić. Także to też ma wpływ na to samochód. Ja też oczywiście, bo mogłem ją bardziej opanować, no ale kurde. A z kolei RSX ma troszeczkę gorszy kąt skrętu, ale dzięki temu jest stabilniejsza. I nie trzeba się przejmować na jakichś tam małych wertepkach. Z drugiej strony, jak już złapię tą przyczepność, to jest fantastycznie. I zobaczcie, 15 sekund. 15-13, no. Także o tyle sekund szybciej, ale no, jedna kraksa tam była poważna, druga też nie była taka... zbyt dobra. Okej. Okay. What do you think? W końcu jakieś malowanie fajniejsze, bo to, co miałem na samochodzie, chyba nie uwierzyliście, że ja się tak specjalnie tym że tak się zachwycałem tym, ja tak specjalnie gadałem, żeby było tak śmiesznie. Co by tu wybrać? Smoka? O! No to ja dziękuję, ale zobaczcie, jak tandetnie wyglądają te pioruny. Ja cię nie mogę. Kurde. To już to wygląda z tą babeczką najlepiej. Ten smok też, tak nie wiadomo jak. A ta babeczka to, że tutaj napęd na przód jest wyrąbany. Tylko teraz musimy zmienić kolor samochodu. Paint. A,
Czekajcie, może będziemy mieli nowy, pani? Nie, jeszcze nie, jeszcze się dookoła. No a tak wracając jeszcze do współczesnych gier i tych dawnych, Underground mi się nigdy nie zawiesił, mimo że jest na modach różnych tam, graficznych, niegraficznych. Znaczy, nie polepszający grafikę, tylko chodzi o rozdzielczość, nie? Gry samej. Także, kurde! No i co by tutaj wybrać? Może pod kolor włosów tej babki? To już wolę to. I też kolor felg musimy zmienić, bo to tak nie może być. Felgi są zarąbiste, tylko tyle wam powiem. Tu możemy dać pod kolor włosów laski. O, elegancko. Kurde, to jest fura! Czekajcie, a jeszcze może spoiler. Spoiler też pod kolor włosów laski. Ekstra! Mamy komplet. Cyk! Klocki. Przepraszam, zaciski. Dajmy czerwone. No dobra, jest. Jest gitara. Wszystko fantastycznie. Zobaczmy co teraz. Haha! Godziny szczytu. Tak nazywa się. Tak nazywają się te mistrzostwa. Czy ja dam radę w godzinach szczytu tutaj wszystko poogarniać? Myślę, że nas wow, tu mamy Hondy dwie! I z bodykitami, cholera, skąd oni mają? Trzy Hondy mamy! Z bodykitami. Jedna jest bez bodykitu, a dwie są z bodykitami. Kurde! Honda jest 2000, możecie dostać. Możecie kupić dla siebie. Za 80 tysięcy złotych, albo nawet i za 40 tysięcy złotych. Tylko, że wiecie, no, nie do końca w dobrym stanie. Takie w dobrym, naprawdę dobrym stanie to trzeba szukać i są dużo droższe wtedy. Ale to jest fantastyczny samochód. Mały, ponad 200 koni, mało to waży, ponad 200 koni, mało miejsca w środku, ale to jest samochód sportowy i żeby przejechać z punktu A do punktu B, to chłopie, wybierzesz sobie, albo dziewczynko, wybierzesz sobie okrężną drogę, naprawdę. To jest taki wóz. A czy tak podejrzewam? Nie jechałem, ale z wyglądu, no kurde, ten wygląd mnie rozwala, jest taki kobiecy, taki groźny kobiecy wygląd. Chciałbym się przejechać w takim aucie, naprawdę, to jest super wóz. Każdy powinien go mieć. Nie no, Honda jest świetna, naprawdę, mówię szczerze. Tak wśród tych Tak wśród tych samochodów, które chciałbym mieć właśnie z japońskiego rynku, to właśnie Honda S2000, Mitsubishi Eclipse G2, czy 2G. To nie znaczy, że dwa gówna, tylko że drugiej generacji. Jeśli się ktoś tam nie czepiał. Co tam jeszcze jest fajnego? Mitsubishi 3000 GT, z tym, że to też bardzo ciężko znaleźć w dobrym stanie. Kiedyś myślałem o Hondzie Preludzie, ale widzę, że to zbyt popularne jest. No i oczywiście Honda S2000. 2000. Honda S2000. 2000 oczywiście. To są fajne fury, ale tak fantastycznie to projektowane, jeśli chodzi o wygląd. Niby prosty, a jednocześnie coś cię pociąga. No, coś w tym jest. Okej. Zobaczmy. Coś mnie tam goni jakieś gówno, ale... No nie, jeden zakręt mi tam nie poszedł, jak zjeżdżałem tutaj z górki. I tam straciłem dużo czasu, więc miał prawo mnie podgonić. Na tych zakrętach ja nie mogę tak za bardzo hamować, powiem wam szczerze. Dlatego, że tamten z tyłu on w ogóle nie hamuje na zakrętach, więc lepiej się rozbić o ścianę i zaryzykować, nie? Niż dać popis tamtemu. Czas na popis. O, zrzuciło mnie. Czas na popis i jest meta. Kurde. Przed całą metą tamten się rozbił, ale nie mogę wam tego pokazać, bo nie mogę spojrzeć się do tyłu. Mogliście to zobaczyć na mapce. Czy ja dostałem 26 tysięcy złotych? Taka kasa. Czy wy to widzieliście? Zobaczcie, kuźwa, wloty powietrza tej Hondy po prawej stronie. O kuźwa! To gościu miał tuper, żeby coś takiego wrąbać do tego samochodu. Ja na przykład żadnego wlotu na dachu nie wrąbałem do mojej Acury. Chociaż Acura moim zdaniem nie jest taka ładna jak Honda.
i mógłbym ją jeszcze oszpecić bardziej, chociaż nie, to jest ogólnie ładny samochód, tylko nie jest taki, tak, nie podoba mi się tak bardzo jak Honda, nie? To kurde, nie dałbym jej takich wlotów. Koźwa, to trzeba mieć. No jak można tak zrobić z samochodem? Takiego nosa wpierdzielić na dachu. Ja rozumiem, jakiś tam samochód torowy, tak? Ale nie kuźwa na ulicy. Nie żeby się... Po co to? Ja pierciu. To ohydnie wyglądało. No nic. Niech on tam sobie z tym wlotem powietrza, z tym nosem na dachu, świńskim nosem na dachu jeździ. Ja tutaj będę wygrywał. Czyli tak, mamy okrążenie i zobaczcie, tak jak ja to chwaliłem zawsze w tych NFS-ach, 3 okrążenia, nie więcej, a później będzie oczywiście tych okrążeń więcej przy ostatnich wyścigach, chociaż już mieliśmy taki wyścig, gdzie było 10 okrążeń i to w takim dosyć wczesnym stadium gry. Właściwie to ja nie wiem nawet, który to jest wyścig. Coś szacuję, że jakiś 70, 80. Tutaj też są tak te wyścigi ponumerowane. Na przykład 60 na 111. 111 chyba jest wyścig w ogóle. Pyk. Trzecie okrążenie. No idzie bardzo ładnie tą akurą, więc nie ma tutaj naprawdę żadnych kompromisów. Aha, pytaliście się mnie... Aha, no właśnie. Na live'ach oczywiście, jak zaczyna się live, ktoś tam zobaczy, że o, są miniaturki z Undergrounda, nawet nie obejrzy, nie wejdzie w ten kontekst, tak, nie zobaczy odcinku, gdzie mówiłem setki razy, że przechodzę wszystkie NFS-y, a to oznacza, że przechodzę też Most Wanted 2005, będę przechodził. I będą odcinki z tej gry, normalnie, ale ktoś się i tak pyta, czy będą odcinki z Need for Speed Most Wanted 2005? No tak. Mimo, że nagrywałeś już z tej gry. No tak, będą. I wiecie co, na live'ach mnie najbardziej wkurza, znaczy ja ogólnie bardzo lubię live'y, tak? Ale jedna rzecz mi naprawdę denerwuje. Piszą mi, kiedy GTA, kiedy Farming, kiedy Need for Speed, kiedy to, kiedy tamto, Lucek, lubię cię, Lucek, to, tamto, sramto, takie, wiecie, niezwiązane jest w ogóle z live'em rzeczy, no nie? No teoretycznie, jeśli ja prowadzę tego live'a i pytania są do mnie, to niby jest związany z live'em. Ale kuźwa, ciągle te same pytania. I potem ktoś pisze na czacie. Lucek nie czyta czatu. Lucek nie zwraca uwagi na czat. Lucek, gnoju, czytaj czat. Dostaję bana. No i to tak w kółko. O, tu mamy 4 okrążenia, ale poszaleli. I ile razy bym nie powtarzał, to zawsze jest to samo. Dlatego ja już po prostu tych komentarzy na czacie nie czytam. I po prostu sobie gram, jak widzę, że wszyscy piszą to samo. Bot banuje wszystkich za jakieś głupie emotki, to sobie po prostu skupiam się na grze i sobie gram spokojnie. Jak widzę, że ktoś tam konkretnie się wypowiada, coś tam się pyta, ale tak wiecie... Czysto, nie wiem, tam może ma z czymś problem, na przykład z konsolą PS4. Albo daje mi jakieś rady odnośnie gry. To ja normalnie spijam te wszystkie komentarze, czytam dokładnie, rozwijam ten temat przez 15 minut, żeby gościu naprawdę poczuł się wyróżniony, żeby ktoś pomyślał, kurczę, no jak będę pisać komentarze na temat, to rzeczywiście Lucek mi odpowie. Wow! No. Tak właśnie robię. I mimo to i tak są osoby... Ale wiecie, to są w większości osoby młode, tam mają dostęp do telefonu, do komputera i piszą takie komentarze. Może Lucek mi odpowie na takiej zasadzie, prawda? No, O. Jak on dziwnie jeździ. Kurde, ale to... 2000 jest fajna. Aha, mieliśmy tutaj... Ja miałem tutaj kampanię wrześniową prowadzić, bo słuchajcie, ja muszę ich tu pospychać. Chociaż kurde, nawet... No nie, no ta Honda S2000 troszeczkę mnie tu podgania, troszeczkę teraz zwolniłem, żeby miała szansę. To jest drugie okrążenie, więc mogę się pobawić, a nawet jak ukończę na drugiej... Nawet jak ukończę na drugiej pozycji, to nic się nie stanie. Dokończę zaraz temat z tymi live'ami. Ale Honda S2000 chyba skończyła w rzece! Tam, daram, daram, dam! I dobrze.
A, dobra, to mogę sobie spokojnie jechać, to dokończę temat. Więc... Więc no, jak ktoś naprawdę napisze jakiś taki sensowny komentarz... Wow, ja jestem wtedy w szoku. Jestem naprawdę wtedy wdzięczny. Bo w końcu ktoś naprawdę się wyróżnił. Ja go mam ochotę wyróżnić jeszcze bardziej. Także... No, ale większość osób, ogólnie które są na live'ie, powiedzmy, że jest 1000 osób na live'ie, zgadza się? Jak tam mam live z GTA, czy nie wiem, z jakiegoś farminga, albo takiej popularnej gry na moim kanale? I z tych 1000 osób, jakieś 50 udziela się na czacie. Więc jeśli ja będę bardzo skupiał się na grze, to będzie, wow, bardziej skupiał się na grze, to większa korzyść... On oberwał. To większa korzyść będzie dla tych osób pozostałych, tych 950 osób pozostałych, które są na live'ie, bo one bardziej skorzystają na tym, będą po prostu chętnie oglądać, jeśli ja będę prowadził grę lepiej, zgadza się? Niż tam zwraca uwagę na komentarze, które w ogóle nie są adekwatne nawet. Ale pytanie, kiedy ja powinienem w ogóle zbanować, chyba tak zrobię, zbanuję u mnie na czacie słowo kiedy, że bot będzie automatycznie banował, jak ktoś będzie, no, jak ktoś napisze wyraz kiedy, o kurde, albo zbanuję słowo farming, albo nie wiem, albo frazę GTA Online, no coś takiego, albo kiedy farming, powinno być od razu banowane, wykreślane, żeby nie zaśmiecało czata. O tak. Okej. Okay. No i tutaj ładnego lera... Co on tak tam przyspieszył? A jeszcze tu... Teraz nitro jest... Mamy bardzo dużo nitra dostępne w tych samochodach. A jeszcze będzie powiększone. Ja nie wiem, co to będzie. Dobrze. I mamy. I chyba koniec mistrzostw. $6,250. Honda S2000 z 2003 roku. Cholera. Czyli mamy kolejny samochód na drifty. Wow. Nie no, co to za światła? Z przodu, patrzcie. Ach, dobrze, zobaczmy. Wow, jaki top speed. Gorsze przyspieszenie od Acury. No dobra, na razie zobaczymy, jakie mamy tutaj konkurencje. Dragi. No na draga to wezmę Acurę, no bo przecież przyspieszenie i top speed to jest najważniejsza rzecz. Spróbujmy. Jest supera. A to pojedynek! No to będzie łatwiej. Weee. Co? O, tu takie rozwidlenie. O, shit. O, ale się... No dobra. To jest jakiś nowy drag. Ty koleś nie masz szans z moją Acurą. Ja tu już zaraz szóstkę wbiję. A Supra zresztą też szóstkę chyba ma. Cholera, jak ja to mam skręcić? Za szybka jest ta kura. Jeszcze raz. Trudny ten drag jest. Tak, w powietrzu nitro, ekstra. Dawaj, 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 dawaj! O! Zmieściłem się. No nie było dobre. I teraz uwaga na trafiki. Hell yeah! Na razie super, nie udało się za pierwszym razem. Miałem szansę to rozwalić na pierwszym razem, za pierwszym razem, ale nie poszło, bo... No bo widzieliście, trudny wyścig, trudny. No dobrze, mamy załatwione. Jedziemy dalej. I co? Tutaj mamy okrążenia. No, nie ma jeszcze samochodu, który byłby tak dobry jak moja Acura, no... To jest samochód, ja nie wiem czemu ja go pominąłem kiedyś. Niby Honda S2000 ma taką samą prędkość maksymalną ponoć, według statystyk, nie?
Ale jednak przyspieszenie trochę gorsze. Kurde, znowu nie spodziewałem, który to wyścig jest. Jezu, znowu ta Honda z paskudnym dachem. Ale w tej Hondzie trzeba wymienić przednie lampy, bo to wygląda okropnie. No i dobrze. Czy lepiej skręca? No mamy tu napęd na tył, więc powinna być bardziej skrętna ta Honda niż Acura. Wow! Powiem wam, że daje radę ten samochód. Jeśli chodzi o skręcanie, naprawdę dobry. Teraz sprawdzimy coś. Manewr policyjny. To uwielbiam w tym NFS-ie, no. To zawsze działa. W innych grach tak nie ma. W innych grach samochody ważą milion ton. Zobaczymy, jak będzie w Undergroundzie dwójce. Też musimy przeżyć tą przygodę jeszcze raz. Wow, ale go zmulił. Ja bym tu dwójkę wrzucił. Ta skrzynia automatyczna tak nie do... 6 okrążeń! Skurczysyny! 6 okrążeń! Poważnie. No dobrze, że chociaż wziąłem sobie Hondzie. Ale ona... Wow. Tutaj można zarzucić dupą. Ja czuję, że ten samochód będzie dobry na drifty. Będzie dobry, ale kurde! 6 okrążeń! Dopiero co chwaliłem tutaj, że w NFS-ach jest mało okrążeń, a my tu spędzimy pół życia na tym wyścigu. Dobra, trudno, dam radę. Muszę jakiś temat sobie wymyślić. No bo przecież, kurde, oni dostali z tyłu. Ja nie wiem, jak to tak. No, jedni narzekają na... O, shit! Ale zarzuciło duperę. Jedni narzekają na ten system doganiania, czyli że przeciwnicy, boty tutaj tak śmiesznie doganiają podczas wyścigu. I oczywiście do pewnego stopnia jest to fajne, no bo patrzcie, jak teraz sobie jadę z przodu, nie czuję w ogóle tej presji, nikt mnie tam z tyłu nie dogania. To jest słabo, byłoby słabo, nie? No ale jakoś na razie udaje mi się grać na tym najtrudniejszym poziomie i idzie mi dobrze. Gdybym miał ten łatwy poziom, podejrzewam, że nikt by mnie tu nawet nie dogonił, nikogo bym nie widział na mapce przez większość wyścigu i to by była nuda, zgadza się? Dlatego fajnie, że ktoś mnie tam dogania, że kogoś mam okazję rozwalić i o tyle, o ile dobre to jest teraz, jak jeszcze te boty nie są takie przesadzone, o tyle później zaczną one naprawdę szaleć i też to szaleństwo będzie odczuwalne i to bardzo boleśnie. Co mi tutaj goni? Nie wiem, czy to nie Mitsubishi Lancer. Szkoda, że Eclipse jest taki słaby w tej grze. Wow. Próbowałem tam nim jeździć, ale nie znalazłem jakby dla niego miejsca. No Jezu, jeszcze się rozbił. Pojechał tym skrótem, który tu wcale nie jest skrót. Ech, kuźwa. Aha, i... To miejsce, które teraz sobie tutaj jeździmy... Rzuca dupą strasznie w tej Hondzie. To miejsce, które sobie teraz jeździmy, to tutaj będziemy się ścigać na końcu gry ogólnie. I chyba z Skyline'em, z tego co dobrze pamiętam, kojarzę. Tam pisaliście mi też w komentarzach, żebym czasem Skyline'a nie brał, bo on okropnie skręca. No nie wiem, na razie najlepszym samochodem w ogóle w grze, jaki tutaj jest, jest Acura RSX. I w ogóle się nie spodziewałem nigdy w życiu, że taki samochód jest tu najlepszy. Zawsze brałem sobie te, które mi się po prostu podobały i właśnie dlatego chyba ciężko było mi... Ja sobie nawet odświeżę tą moją starą serię i zobaczę, jakie ja samochody wybierałem. Czy ja brałem w ogóle tą Acura RSX? Czy ją w ogóle jakoś tam pominąłem? To jest ciekawe. No, taka retrospekcja, nie wiem. Tych odcinków, te odcinki wcale tak dawno nie nagrywałem, bo to był 2015 rok z Undergrounda, także to nie jest jakoś tam odległa, wiecie, tam przestrzeń jakby, tak jakby w 14 roku, powiedzmy, nagrywa, to by już, no trochę dawno było jednak, nie? No a tutaj 15 rok. Nie tak źle, albo w 13 roku, o. Jak jeszcze dużo Worda się grało, no. No tak, to wtedy... Ale tak to wcale nie grałem jakoś tam bardzo dawno w tego Undergrounda i podejrzewam, że moje wybory mogłyby być takie same, bardzo podobne. Też bym się podniecał. Myślę, że wtedy bardziej jeszcze Eclipse'em. Teraz też Eclipse'a bardzo lubię, ale też Hondę na przykład bardzo lubię. Honda S2000.
Także myślę, że wybory mogłyby być takie same. Zresztą sami możecie sobie zobaczyć. Jest playlista w opisie tego odcinka. Możecie sobie zobaczyć playlistę do starej serii NFS-a Undergrounda. Jak ktoś ma ochotę, może sobie odświeżyć także. I ostatnie okrążenie. Ja mam tutaj międzyczas 6 sekund, ale po tym międzyczasie tak naprawdę najlepiej jest patrzeć, jak oni przyspieszają. Jak te setne sekundy się zmniejszają, to jest nic. Ale jak się zmniejszają tak bardzo szybko same sekundy, to wtedy znaczy, że te boty jakoś masakrycznie przyspieszają. Na razie trzymają się w miarę na moim poziomie. Oczywiście nigdzie się nie rozbijają jakoś sromotnie. Tak, widzicie, że ten czas systematycznie się tam zmniejsza, ten międzyczas. Było 5 sekund, teraz będzie chyba ze 4. No, jest 4. Także doganiają, ale wyjątkowo na tym wyścigu bardzo słabo jadą. I no nie wiem, zobaczymy, jak będzie na tym ostatecznym. Zobaczymy sobie, który w ogóle ja mam wyścig. Już przejechany. Pyk. Jesteśmy. Race over. No tutaj dużo kasy powinienem dostać, bo tu się długo jechało. Okej. Dosyć trudny ten wyścig jest też. 72 na 111. No i elegancko. Coś nowego odblokowaliśmy? Chyba nie. Tylko mamy tą Hondę S2000 i nią będziemy się ścigać w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.